Dzień dobry, słuchasz podcastu Wyjątkowy Produkt, w którym przenoszę cię do świata pełnego kosmetyków i rozmów o pielęgnacji twarzy, ciała, włosów. Nasze odcinki znajdziesz na platformach Spotify i YouTube. Nazywam się Paulina Maciejewska i zapraszam do odsłuchu. Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach nie ma już tematów tabu, a jednak, kiedy rozmowa dotyczy higieny intymnej, często jest to dla nas. Dość krępujący temat. Moimi gościniami są dzisiaj Mika Olchowik. Cześć. I Angelika Jankowska. Cześć. Dziewczyny są ekspertkami z marki Jorkaja. Powiedzcie mi, dlaczego higiena intymna wciąż jest tematem tabu? Wydaje mi się, że wynika to troszeczkę z tego, jak funkcjonowały w tym kontekście starsze pokolenia. Nasi rodzice, nasi dziadkowie. O tych tematach wcześniej nie mówiło się zbyt wiele, prawie w ogóle. Mhm. Nasza starszyzna wyrosła troszeczkę w takim przekonaniu, że o tematach związanych ze zdrowiem seksualnym, ze zdrowiem intymnym, z higieną intymną po prostu się nie mówi, jedynie ewentualnie w gabinecie lekarza i to jest maks. My już troszeczkę wychodzimy temu naprzeciw i staramy się to tabu minimalizować i z nim walczyć, ale jednak te naleciałości, te zakorzenienie gdzieś tam w tym takim wstydzie, też powiedzmy wciąż, wciąż jest obecne. Jednak muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że wiele się zmienia na tym polu i widzę to między innymi po wiadomościach, które otrzymujemy od naszych klientów i klientek, mhm. od obserwatorek i obserwatorów na kanałach social mediowych, gdzie pojawia się coraz więcej pytań, a w momencie kiedy pojawia się pytanie. Pytanie, to już faktycznie jest dobry sygnał i fajny początek nowego dialogu. Cieszymy się, że my możemy akurat co tabu łamać na co dzień. To jest w naszej krwi, jak się nomen omen śmiejemy, bo jednak specjalizujemy się w walce z tabu odnośnie menstruacji, ale cały czas rozszerzamy swoją działalność, bo z biegiem naszej pracy i z biegiem kolejnych lat, kiedy funkcjonujemy na rynku, widzimy, że to tabu jest to znacznie szersze mm -hmm. i że jest jeszcze wiele, wiele tematów do poruszenia. I fajnie jest widzieć też, że to starsze pokolenie też się otwiera, że to nie jest tak, że są kompletnie zamknięci na te nowe tematy, tylko również z otwartą głową podchodzą do tego, co my, młodzi, można powiedzieć, o czym im opowiadamy, o czym chcemy mówić, co robimy i jak działamy. Więc tak myślę, że myślę, że idziemy w dobrym kierunku, z całą pewnością. Dlaczego dbanie o higienę intymną jest ważne? Partnerem odcinka jest Marka Jorkaja. Znajomość zasad i stosowanie właściwej higieny intymnej uchroni nas przed przede wszystkim chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz przed powstawaniem infekcji. A czy mężczyźni dbają o higienę intymną? Odpowiedź na to pytanie na pewno jest trudna, bo bardzo chcemy unikać jakiejkolwiek generalizacji. Ciężko jest powiedzieć wprost, czy dana grupa dba, czy nie dba. Chciałam jeszcze nawiązać do blogu, blogów, o których wspomniałaś. My na naszym blogu, w naszym serwisie You know, bo tak nazywa się nasza taka kontentowa baza pełna zweryfikowanej i merytorycznej wiedzy, prosto spod pióra również specjalistów w zakresie zdrowia i medycyny. Mamy tam treści skierowane do mężczyzn, które spotkały się z naprawdę bardzo fajnym odbiorem. Biorę. Piszemy o odbaniu o układ moczowo-płciowy, o profilaktyce przede wszystkim. Listopad jest też takim miesiącem, w którym bardzo dużo mówi się o mężczyznach w kontekście regularnych badań profilaktycznych. W październiku to my kobiety królowałyśmy i mówiło się o świadomości nowotworu piersi, w tym miesiącu poświęcamy czas mężczyznom, więc wydaje mi się, że są coraz bardziej świadomi i otwarci, coraz częściej myślą na co dzień o różnych rozwiązaniach, które warto byłoby wprowadzić w swojej rutynie pielęgnacyjnej. Wydaje mi się, że ta zmiana idzie równolegle właśnie i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. Wiadomo, że kobietom może po prostu troszeczkę łatwiej przychodzą pewne tematy, bo ze względu na to, jak skomplikowana jest nasza budowa wewnętrzna, mówię tutaj w kontekście okolic intymnych i w kontekście naszego układu moczowo-płciowego, troszeczkę to warunkuje inne działania. W kontekście rutyny pielęgnacyjnej i dbania o swoje zdrowie, jednak mężczyźni absolutnie nie powinni tutaj pomijać tych tematów u siebie i również powinni o to dbać. I wydaje mi się, patrząc na odbiór, jaki my obserwujemy na naszych kanałach i no, po odbiór od naszych męskich klientów, wydaje mi się, że są jak najbardziej zainteresowani, chętni i otwarci na, na większą dbałość właśnie o higienę intymną. A czy w związku z tym mężczyźni również powinni używać płynów do higieny intymnej? Tak jak najbardziej. To jest też mniej skomplikowane, tak jak Mika powiedziała, niż w przypadku kobiet, no bo panowie też nie potrzebują tak kwaśnego pH i tak kwaśnego środowiska jak kobiety, ale jak najbardziej tutaj wskazane jest mycie i używanie produktów kosmetycznych o pH zbliżonym do tego naturalnego, czyli między 5,5 a 6,5. Też bardzo ważne jest, żeby odpowiednio umyć penisa i jądra, a także żeby dbać o to, aby ta rutyna, cała rutyna była właściwa, ponieważ podczas każdego mycia bardzo ważne jest, aby sunąć na pletek i dokładnie umieć żołądź penisa z mastki, czyli z tej wydzieliny, która się tam zbiera i która nieodpowiednio zostawiona i nieoczyszczona może powodować stany zapalne. To jest tutaj bardzo kluczowe. No i jeżeli chodzi o częstotliwość, no to przynajmniej raz dziennie oraz wedle potrzeb, tak jak w przypadku kobiet, no bo wiadomo, że różne czynniki też na to wpływają. A czy są konkretnie płyny do higieny intymnej dla mężczyzn, czy mogą oni używać tych dedykowanych kobietom? Jeśli chodzi o te dedykowane kobietom, to właśnie one mają niższe pH, które w przypadku mężczyzn. Nie jest konieczna. Więc panowie, jak najbardziej, teraz my też obserwujemy, że coraz więcej płynów pojawia się dla mężczyzn do higieny intymnej i też u nas, na przykład, klientki też piszą wiadomości z zapytaniem, czy panowie też mogą używać i widzimy, że, że zdecydowanie wzrasta to zainteresowanie. Jednak, nie jest to konieczne, to znaczy mhm. panowie mogliby używać tych produktów właśnie przy tym pH zbliżonym do, do naturalnego, ale to też jest fajnie wchodzi w nawyk, to znaczy posiadanie mhm. osobnego produktu do pielęgnacji i dodanie takiego kroku do rutyny, wydaje mi się, że będzie pomagało ten nawyk w sobie wyrobić i rzeczywiście zacząć zwracać na to uwagę. Odnośnie płynów do higieny intymnej jest odwieczna dyskusja również wśród ginekologów. Czy sama woda nie wystarczy? Tak, to faktycznie jest temat, który się często i gęsto pojawiał w pytaniach również od klientek, od naszych obserwatorek, od czytelniczek i czytelników zresztą też. Czy sama woda wystarczy? Zdania są podzielone. Tutaj lekarze absolutnie nie chcą i jest to absolutnie zrozumiałe, że nie chcą jednoznacznie wskazywać swojego stanowiska, bo tak jak Angelika powiedziała, wiele zależy od naszych nawyków, wiele zależy od. Osobistych, indywidualnych potrzeb danej osoby. Uważamy, i jest to też poparte różnego rodzaju badaniami, też naszymi po prostu doświadczeniami, że warto jest używać płynu do higieny intymnej, na przykład podczas okresu, kiedy potrzebujemy więcej tego komfortu, kiedy potrzebujemy wzmocnić to poczucie takiej czystości, świeżości, po prostu po to, żeby poczuć się lepiej A w połogu. W połogu jak najbardziej też. Mhm. Okolice intymne w połogu, wiadomo, przeszły swoje, potrzebują dodatkowego wsparcia. Kobiecie absolutnie należy się wtedy dodatkowo, dodatkowe Dodatkowy komfort, dodatkowa świeżość, w przypadku okresu, zresztą w połogu również, tak, bo w trakcie połogu z kobiety wydostają się, są wydalane odchody popołogowe, tak, tak zwane. Jest to ten moment, kiedy ciało oczyszcza się, co może być trudne, co może być nieprzyjemne, co może być pewnym wyzwaniem. Dlatego płyn do higieny intymnej w tym czasie może właśnie wzmacniać to poczucie takiego komfortu, świeżości, po prostu po to, aby poczuć się gdzieś tam lepiej. To samo, to samo tyczy się czasu okresu, kiedy chcemy skutecznie i efektywnie oczyścić swoje okolice intymne z płynu menstruacyjnego, który tam może zalegać, co również jest gdzieś tam niehigieniczne. Tak, po prostu służy to też temu, aby te okolice intymne były stale czyste. Bezpieczne, żeby nie pojawił się tam żaden stan zapalny, żadna infekcja się nie wdała. Ale rekomendowane jest używanie tego płynu no, raz, dwa razy dziennie maksymalnie, mm -hmm. tak? ale absolutnie w, w ramach własnych potrzeb. Należy tutaj obserwować swoje ciało i postępować zgodnie z tym, co ono nam tak naprawdę dyktuje. Ale tak jak mówię, połóg czy okres to są takie momenty, kiedy szczególnie ten płyn jest polecany, właśnie po to, aby wzmocnić to poczucie komfortu i czystości. Kiedyś używano też szarego mydła. Czy warto? Nie warto. <laughs> Nie warto z tego względu, że mydło ma właśnie to zasadowe ph. A jak wiemy, kobiece okolice indymne wymagają tego ph kwasowego, czyli właśnie tego między 3,5 a 4,5. I takie też ph mają płyny do higieny intymnej, właśnie to jest to odpowiednie środowisko. Mhm. A kiedy w ogóle zacząć stosowanie kosmetyków do higieny intymnej? W jakim wieku? Powiem szczerze, teraz obserwując, kiedyś tego nie było, ale obserwując też sytuację na rynku, są już produkty do higieny intymnej dla dzieci. I tak jakby ja uważam, że to jest też świetny produkt, żeby w ogóle wprowadzić nawyk, nawyk dbania i nawyk takiej rutyny i to na pewno pomoże dzieciom i będziemy w stanie uporządkować taką e, wiedzę i w ogóle jest to idealny moment, żeby zacząć rozmowę na ten temat i e, wydaje mi się, że takie produkty właśnie dla dzieci do włączenia do tej rutyny kąpieli są bardzo przydatne. No tak, tutaj możemy zaapelować, żeby nie bać się rozmawiać z dziećmi e, o tematach intymnych. No absolutnie tak. A na co powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze płynu czy też żelu do higieny intymnej? Po pierwsze, wydaje mi się, że powinniśmy sobie zadać też pytanie, czego my od takiego płynu oczekujemy? Czego potrzebujemy? Jakie są nasze wymagania? Wydaje mi się, że na pewno taki płyn powinien właśnie mieć to odpowiednie pH. Na rynku jest bardzo dużo płynów o różnych właściwościach, bo mamy płyny o właściwościach nawilżających, o właściwościach regenerujących, łagodzących, ale też takich, które wspierają przy chociażby jakimś procesie leczenia czy antybiotykoterapii. Choć my też zawsze zalecamy, żeby takie dodatkowe środki higieny konsultować tutaj z lekarzem prowadzącym, bo to jest istotnie. To jest bardzo ważne w przypadku całego leczenia, ale też płynę chociażby na chwilowo zaburzoną florę bakteryjną tutaj z prebiotekami, więc jest bardzo, bardzo duży wybór produktów na rynku. To na pewno, co jest ważne i na co należy zwracać uwagę, to to, aby te produkty były łagodne przede wszystkim. Wspomniałam tutaj o żelu do higieny intymnej. Czy jest jakaś różnica pomiędzy żelem a płynem? Nie, tylko w konsystencji. Mhm. Z jakimi największymi mitami e, dotyczącymi płynu do higieny intymnej spotkałyście się? Oj, tutaj to mamy całą masę. To jest puszka Pandory, która się tak. właśnie otwiera, która nie ma dna. Ale to no dobrze. To, co najbardziej mnie zaskoczyło, to, że e, zabezpiecza przed ciążą tak, i tak. zabija plemniki. Tak, te właściwości antykoncepcyjne tutaj. E, to jest, wydaje mi się, najbardziej rozpowszechniony mit. Tak, faktycznie były prowadzone badania na ten temat i w kontekście płynu do higieny intymnej, tudzież żelu, i też w kontekście różnego rodzaju lubrykantów swoją drogą, tak. I badania absolutnie nie wskazują, no takie właściwości, więc tutaj można bez obaw, wydaje mi się, korzystać z obu tych produktów. Oczywiście warto, mówię, obserwować swoje ciało, zawsze to zresztą podkreślamy, dobrać formułę odpowiednio pod siebie, pamiętać czego tak naprawdę oczekujemy od danego produktu, w jakim jesteśmy stanie, czy do czego dążymy. I wtedy kierować się po prostu tymi, tymi faktorami. Jeśli chodzi o mity, to tak, motyw antykoncepcyjny jest bardzo popularny. Tak. Inny motyw też jest taki, to jest chyba mój najmniej ulubiony, bo najbardziej chcę go zwalczyć <laughs> po prostu i najczęściej gdzieś tam o tym też rozmawiamy z naszymi obserwatorkami, czytelniczkami, czytelnikami o tym, że czy należy myć się wewnątrz. Mhm. Czytaj, czy należy myć pochwę. Pojawiły się kiedyś tam na rynku różnego rodzaju możliwości irygacji pochwy. Jakie o tym się teraz dużo mówi, że irygacja pochwy jest szkodliwa i zupełnie niepotrzebna. I to jest absolutna prawda i tego nie robimy. My jemy tylko z, ze z zewnątrz nasze okolice intymne, czyli mówimy o sromie, o wargach sromowych o skórku. E wewnątrz nie musimy, a wręcz nie należy. Dlaczego? Bo tak jak wspomniała Angelika, e wewnątrz pochwy panuje kwaśne pH. To jest taka naturalna bariera przed infekcjami, różnego rodzaju bakteriami. W momencie, kiedy my wprowadzamy tą irygację do naszej rutyny, możemy wypłukać z pochwy cenne pałeczki kwasu mlekowego, które tam są i które właśnie warunkują to kwaśne pH. Więc to jest absolutnie rzecz niewskazana. Proszę tego absolutnie nie robić. <noise> Proszę korzystać z dobrych produktów i mieć tylko zewnętrzne okolice intymne, a wtedy nasza pochwa będzie nam po prostu wdzięczna. A o czym jeszcze warto pamiętać, dbając o higienę miejsc intymnych? Na pewno o wygodnej bieliźnie. To mhm. jest taka rzecz, wydaje mi się, o której czasem zapominamy i którą może czasami traktujemy troszeczkę marginalnie. Najlepiej, A jest to żeby bardzo była ważne. bawełniana, prawda? Najlepiej, mhm. żeby była bawełniana, żeby ten materiał oddychał, żeby było nam wygodnie, żeby nic tam nas nie uciskało z jednej czy z drugiej strony, bo to też jest bardzo ważne. Różnego rodzaju obtarcia to jest po prostu brama otwarta szeroko dla wszelkiego rodzaju bakterii, szybka droga do infekcji i podrażnień, tego chcemy uniknąć. Więc ja od siebie bym na pewno zaczęła od wygodnej bielizny. A co z używaniem gąbek do mycia? Nie polecamy, ponieważ no, jest to idealne środowisko, chyba lepszego środowiska niż gąbki. Dla bakterii nie ma. Jeszcze a propos gąbek, czy też tej sfery takiej prysznicowo-wannowej, to bardzo ważne jest, żeby regularnie wymieniać ręczniki i też, żeby mieć najlepiej dedykowany ręcznik do ciała, a inny ręcznik. Do chociażby stóp, żeby gdzieś tam to się nie, nie mieszało, bo ręczniki, tak jak gąbki zresztą, wilgotne też są idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii. Niedawno naszym słuchaczom mówiliśmy, żeby mieć oddzielny ręcznik do twarzy. Tak, Oj, tak, a tutaj to jeszcze to do stóp, do ciała. No. To jest y, ciekawe, ręka w górę. Kto ma tyle <gry> ręczników? <gry> ale wydaje mi się, że w ogóle najbardziej prawidłowym, Angelika, mnie poprawisz, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że najbardziej prawidłowo jest wycierać twarz ręcznikiem papierowym, jednorazowym, tak. prawda? Tak. No. To jest takie w łazienkach. Szczerze mówiąc, tak. u znajomych jeszcze nie widziałam, mhm. a rzeczywiście eksperci często powtarzają, żeby używać do wycierania twarzy ręcznika papierowego. Tak, Dokładnie. zgadza się. Bo gdzieś tam łapiemy się na tym, że... Zapominamy, a właśnie przez to, że jest to odpowiednie środowisko, no idealne dla, dla bakterii, to może to powodować właśnie chociażby trądzik i go wzmagać. I tak samo jest w przypadku innych okolic ciała, chociażby okolic intymnych. Dlatego najlepiej jest mieć po prostu te ręczniki na zmianę, jeżeli nie mamy. Mm -hmm czy miejsca, czy przestrzeni po prostu na to, żeby ten ręcznik zachować w czystości i go prać częściej. Zmieniać no to... raz w tygodniu? Tak, tak dokładnie. Mhm. A czy można płyn do higieny intymnej, czy też żel zastąpić chusteczkami do higieny intymnej? Doraźnie jak najbardziej. Mhm. Ale też no my postrzegamy ten produkt jako właśnie taki odpowiednik, zas zastępca, płynu do higieny intymnej, ale w momencie, kiedy no, nie mamy też dostępu do bieżącej wody. Czyli na przykład przy, na jakichś wyjazdach, na festiwalach, teraz to my też zawsze obserwujemy w lato bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o, o, o ten produkt i wiemy też, że ludzie po prostu bardzo dużo podróżują i ten produkt właśnie świetnie sprawdza się w podróży, ale my nie postrzegamy tego produktu jako takiej, nie ma miejsca w rutynie. Mhm. Czyli jako produkt doraźny świetnie się sprawdza. E, właśnie, czy chociażby w pracy, podczas okresu, właśnie, kiedy, tak. e, kiedy gdzieś tam potrzebujemy stosować części takiego produktu, to jak najbardziej. Ale no gdzieś tam ja bym w taką rutynę codzienną go nie wpisywała. A jakie jeszcze mamy produkty do higieny intymnej? Co warto jeszcze stosować? Chociażby olejek. Jak najbardziej. Czyli e, też taki... Odpowiednik i bardzo duży pomocnik w przypadku przesuszeń, obtarć, chociażby świetnie nawilża i odżywia te zewnętrzne okolice intymne. Mamy chociażby też wkładki. Właśnie, wkładki to też jest bardzo, bardzo ciekawy i bardzo przydatny element e, łazienkowy, ponieważ wkładek używamy w przypadku delikatnych plamień które każdej osobie menstruującej mogą się zdarzyć w trakcie miesiąca, w momencie, kiedy nasze ciało, nasz organizm produkuje większej ilości śluzu dla zwykłej takiej wygody, też w ostatnich dniach okresu, na przykład jako wsparcie dla tampona, jak najbardziej wkładka to jest super opcja. Oczywiście, również tutaj warto patrzeć na skład i warto wybierać takie, które pozwolą naszej skórze oddychać, ale tak, olejek i wkładki to jak najbardziej produkty, które warto mieć w swojej rutynie, w swojej, rutynie, w swojej łazience. A czy produkty do higieny intymnej w swoim składzie powinny zawierać składniki naturalne? Wydaje mi się, że tutaj taką najważniejszy, najważniejszym kryterium jest to, aby rzeczywiście te produkty były delikatne, czyli żeby były zastosowane składniki i surowce bez potencjału drażniącego. To znaczy, chociażby tutaj kwestia olejków eterycznych. No teoretycznie są to olejki pochodzenia naturalnego, jednak w przypadku płynu do higieny intymnej by się nie sprawdziły, to samo jeśli chodzi o chociażby kompozycje zapachowe. One są totalnie tutaj w takim produkcie zbędne i niewskazane, bo nam też zależy na tym, aby gdzieś tam nie zaburzać tego naturalnego Zapachu, chociaż zależy nam z drugiej strony na utrzymaniu tej świeżości, i wydaje mi się, że my tutaj też mamy bardzo dużo składników pochodzenia naturalnego, jak chociażby wyciąg z nagietka, aloes, które świetnie w przypadku tej pielęgnacji się sprawdzą, więc jak najbardziej te produkty pochodzenia, produkty naturalne i te pochodzenia naturalnego są tutaj polecane. Jednak wydaje mi się, że ponad to wszystko należy spojrzeć na te składniki. I na skład i działanie produktu, tak całościowo. Jeszcze chciałam uzupełnić w kontekście tych naturalnych składników. Mhm. Wydaje mi się, że nie możemy mówić o higienie intymnej w totalnym oderwaniu od higieny menstruacyjnej. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że warto jest y, zerkać na skład podpasek i tamponów i warto interesować się, z czego są one wykonane. Większość produktów dostępnych na rynku jest bielona chlorem, zawiera różnego rodzaju pochodne plastiku, pochodne substancje, które docelowo mogą bardzo podrażnić nasze okolice intymne. Więc warto tutaj też obserwować swoje ciało, patrzeć jak ono na to reaguje, a przede wszystkim zacząć od tego, aby postawić na produkty wykonane z bawełny organicznej, która jest dla naszego ciała bezpieczna, która zapewnia nam maksymalny komfort i która absolutnie nie potęguje i nie powoduje przede wszystkim różnego rodzaju podrażnień. Więc zdecydowanie też nad tym tematem wydaje mi się, że warto się pochylić, jeżeli oczywiście mamy do czynienia z osobą menstruującą, która chce świadomie podejść do higieny intymnej ogólnie i w każdy dzień miesiące, kiedy te nasze potrzeby się zmieniają i kiedy warto jednak pochylić się nad tym, co dokładnie naszemu ciału serwujemy, to warto mieć to również na uwadze. Warto rozmawiać. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam. Drogie słuchaczki, słuchacze, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie pielęgnacji, pielęgnacji intymnej, zadawajcie w komentarzach na YouTubie, a ekspertki Rosmana na pewno na nie odpowiedzą. Ja dziękuję za rozmowę. Moimi gościniami były Mika Olchowik oraz Angelika Jankowska. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wyjątkowy Produkt, już za dwa tygodnie w czwartek. Do usłyszenia.